tragiczne. Wczoraj wydarzyła się tragedia. Pociąg wjechał w dom. Jest to, jak tutaj podkreślał poseł Hoffman, wynik zaniedbania rządu i bałaganu na kolei. Jak pan poseł skomentuje te słowa? Z jednej strony katastrofy zdarzają się wszędzie, z drugiej strony sytuacja na kolei w naszym kraju od wielu miesięcy jest bulwersująca. Zwracaliśmy na to jako opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość uwagę i miałem wtedy wrażenie, że jest jak w przysłowiu, gadał dziad do obrazu, obraz doń ani razu, to znaczy rząd kompletnie nie reagował na wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie, pokazanie nieprawidłowości w obszarze Polskiej Kolei Państwowej. No i dopiero trzeba takiego dramatu ludzkiego, dramatu rodzin, takiej tragedii, żeby ta sprawa być może została w końcu ruszona. Mówię o poważnej reformie w polskim kolejnictwie. Szkoda, że rząd musiał czekać aż do śmierci ludzi i też nie mam żadnej pewności, czy tak naprawdę to będzie przełom, czy nastąpią jakieś poważne reformy. Uważam, że minister Grabarczyk, który jest najgorszym ministrem transportu, a powinien nie dostać kwiatów, a powinien dostać dymisję od premiera dawno. Być może to by zmobilizowało jego następców do tego, żeby ten chaos na kolei ukrócić. A tak minister, który jest silną osobą w PO, ma swoich zwolenników, właśnie dlatego nie został wyrzucony, no i potem są takie konsekwencje. Panie pośle, zmieniamy teraz temat. Pikieta, manifestacja przed parlamentem w sprawie GMO. Jak pan skomentuje to wydarzenie? Bardzo się tego cieszę. Tak jako europoseł, który w tej sprawie szereg razy w Parlamencie Europejskim przemawiał, czy podpisywał stosowne projekty rezolucji. W tej chwili w wielu krajach w Europie narasta fala protestu przeciwko żywności genetycznie modyfikowanej. Ma to wymiar, powiedziałbym, zdrowotny, ochrony środowiska, ale również wymiar ekonomiczny, socjalny, bo nie ma co ukrywać, że GMO oznacza wielkie koncerny, zwykle niepolskie, które wypychają w ten sposób polskich rolników. A więc ta pikieta ma charakter nie tylko walki o wszystko naturalne, o zdrowie, ale również ma charakter, powiedziałbym, w pewnym sensie narodowy w wymiarze ekonomicznym i w pełni ją popiera. Panie pośle, przejdźmy teraz do raportu Millera. Wiele razy była przesuwana data jego publikacji. Przepraszam. W końcu ja sam zastanawiałem się, czy on istnieje, czy nie. Jest planowana data publikacji na piątek. Jak pan myśli, po pierwsze, czy dojdzie do publikacji, a jeśli dojdzie, to co w niej może być? To jest takie angielskie powiedzenie never ending story, nie kończąca się opowieść. Przypomnę, że raport miał być w lutym. Wtedy pretekstem do tego, żeby się nie ukazał, był fakt, że popsuł się drugi Tupolew, który miał dokonać lotów symulacyjnych. A potem miał być w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu. I ta sprawa ma bardzo ważny aspekt międzynarodowy. Opóźnienie o pół roku de facto tego raportu oznacza, że wersja rosyjska, która poszła w świat, wersja o szalonych polskich pilotach, którzy chcieli lądować za każdą cenę, wersja o pijanym polskim generale, no tak naprawdę zatriumfowała. Opinia międzynarodowa, światowa uważa, że wersja rosyjska jest jedyną. To, że rząd Tuska naszej własnej polskiej wersji nie przedstawił, jest czymś dramatycznie złym dla polskiej racji stanu, dla obrazu Polski w świecie. De facto nie było alternatywy dla tego, co w świat poszali Rosjanie. I to jest rzecz, o której się za mało mówi. Myślę, że ten raport, jeżeli ma być raportem rzetelnym, to musi prowadzić do dymisji ludzi współodpowiedzialnych za największą polską tragedię po II wojnie światowej. To jest cytat w tej chwili z uchwały, którą podjął Sejm tuż po 10 kwietnia zeszłego roku. Inaczej być nie może, a to, że raport ten będzie opublikowany
w okresie wakacyjnym, wtedy kiedy wielu ludzi jest na urlopach, kiedy wielu ludzi nie ogląda po prostu telewizji na przykład, nie słucha radia, nie jest chyba specjalnym działaniem rządu. Wykorzystanie sezonu ogórkowego. Tak, ja myślę zresztą, że w piątek nagle się pojawi jakaś bardzo ważna sprawa. Rząd wymyśli jakąś inną narrację, która będzie miała przykryć raport, tak żeby ten raport był schowany wśród innych wydarzeń tego dnia, ponieważ z całą pewnością ta cała sprawa, a więc raport również, no będzie uderzać w rząd. Panie pośle, teraz teoretycznie nie na temat, ale właściwie na temat. Pan jako opozycjonista, który walczył wcześniej o wolność i demokrację w Polsce, pewnie zadaje sobie to samo pytanie, co ja, ponieważ jest blokowany systematycznie internet. Te strony, które są powiedzmy niewygodne albo niekoniecznie przychylnie mówią o rządzie premiera czy o którymś z jego ministrów, są albo te osoby zamykane, albo to jest blokowane, albo na przykład tak jak ostatnio na YouTubie, są blokowane liczniki i te materiały, które powiedzmy są chociażby tak jak Biała Księga czy inne niepopularne dla rządu, w rządzie, po prostu są blokowane i tych wyświetleń teoretycznie jest mało, choć w rzeczywistości jest ich bardzo dużo. Jak pan skomentuje takie działania? Świat się oburza na komunistyczne władze Chin, że blokują internet, że różne portale międzynarodowe im ulegają. Być może świat ten się oburzać także na rząd Donalda Tuska, który no jednak ogranicza wolność słowa, ogranicza wolność ekspresji, a więc to wszystko, o co w Polsce toczyła się walka. Wielu ludzi w Polsce zginęło, między innymi za to, żeby nie było w Polsce cenzury pod tą czy inną postacią, żeby była pełna wolność słowa, żeby ludzie mieli możliwość, prawo do tego, co myślą, korzystania z samego przekazu. Myślę, że ci, którzy zginęli właśnie za to wolność słowa, dzisiaj przewracają się w grobach, bo tym pomyślał, że w wolnej Polsce do takiej sytuacji może dojść. To naprawdę wielki skandal, to niemoralne. Panie pośle, jest taki pomysł w Prawie i Sprawiedliwości, który z kolei konkurencja krytykuje, żeby stworzyć Korpus Ochrony Wyborów, tak to roboczo nazwano. Ja sam, kiedy pracowałem w jednej z komisji, wiedziałem, że były naruszenia. Na przykład pani wydała kilkanaście chyba głosów bez tych kart do głosowania, bez dowodów osobistych i tak dalej. Były przypadki naruszenia w Radomiu ciszy wyborczej, wielu innych, przez tutaj w tym przypadku mam na myśli Platformę Obywatelską. Jak pan myśli, czy jest szansa, żeby te wybory zabezpieczyć? Trzeba próbować. Jeżeli komuś zależy na demokracji w Polsce, to sytuacja, w której w ostatnich wyborach mamy ponad milion 700 tysięcy głosów nieważnych, powinna każdemu niepokoić, obojętnie o tym, jakie poglądy. Oczywiście część osób może być niezorientowanych, ale ja nie wierzę w krasnoludki. Ale ja nie wierzę ani w krasnoludki, ani w to, żeby aż 1 700 000 Polaków nagle nie wiedziało, jak postawić krzyżyk. Z całą pewnością ludzie korzystają z pokusy, jaką stwarza polski system wyborczy. W innych krajach nie jest możliwe tak łatwo sfałszować głos. W Polsce wystarczy, że postawi się krzyżyk w innym miejscu, niż to chciała osoba, która już zagłosowała. A więc to może zrobić członek komisji wyborczej. Można wydawać karty. Co się stało w Wałbrzychu ostatnio, pokazuje, że fałszerstwa wyborcze są rzeczywistością, że to nie są jakieś bajki o żelaznym wilku, że to jest jakiś film o fałszerstwach w Ameryce Łacińskiej. Zresztą ostatni przypadek komendanta policji byłego w dzielnicy Warszawa-Białołęka, który miał kilkaset kart do głosowania w bagażniku, pokazuje, że takie praktyki są. Pytanie o ich skalę. Myślę, że właśnie ludzie, którzy będą patrzeć na ręce, gdy chodzi o te wybory,
to bardzo dobrze, żeby taka służba istniała. To musiała być służba społeczna, nie dostają za to ani grosza. Myślę, że oni służą demokracji. Nie służą takiej czy innej partii. Służą po to, żeby wynik wyborów, który będzie, był rzeczywiście uznany przez polskie społeczeństwo i żeby nikt nie podejrzewał, że był jakiś przekręt. Prosiłbym jeszcze o komentarz o takiej sprawie. Niedawno, ponad miesiąc temu, była próba napadu na jedno z biur poselskich w Radomiu, konkretnie Prawa Sprawiedliwości. Media chwilę o tym mówiły, potem sprawa ucichła. Ale na dobrą sprawę trzeba chyba jakoś temu zaradzić. Czy polski parlament ma jakiś pomysł na to, żeby zmienić ten stan rzeczy? Ta sytuacja, choć wstydliwie przemilczana przez media tak naprawdę w gruncie rzeczy, jest efektem pewnego festiwalu nienawiści i agresji wobec Prawa i Sprawiedliwości. W tej sytuacji, gdy cały czas duża część mediów, politycy Platformy Obywatelskiej atakują Jarosława Kaczyńskiego i jego partię, to wcześniej czy później znajdzie się człowiek niespełna rozumu albo jakiś fanatyk, który zrobi to samo, co głodzi, zabije człowieka, ciężko zranić człowieka, lub kogoś będzie usiłował pobić. A pracownice Biur Prawa i Sprawiedliwości po zamachu w Łodzi zaczęły się bać o swoje życie i zdrowie. To smutne, że to dzieje się w Polsce. Dzieje się to w zasadzie za przyzwoleniem dużej części mediów, bo media tak naprawdę mogą odegrać rolę kluczową. Parlament oczywiście może podjąć jakąś rezolucję w tej sprawie, ale to media codziennie nakręcają pewną nienawiść do PiS-u i do Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli tego nie będą czynić, myślę, że w mniejszym stopniu będzie nam groziła sytuacja taka jak w Łodzi, tak jak w Radomiu, czy w innych miastach, gdzie posłowie PiS-u otrzymują pogróżki telefoniczne czy drogą mailową. Krótko jeszcze na temat sondaży. W tej chwili PiS lekko traci według oficjalnych sondaży do Platformy Obywatelskiej. Jeden sondaż widziałem taki chyba w którejś z gazet, że Platforma całkowicie bierze wszystko. Jak pan skomentuje te różnice w sondażach i jak pan w ogóle podchodzi do sondaży? Przypomnę, że przed wyborami samorządowymi widziałem sondaże, gdzie Platforma miała 50%, a PiS miał 15%. No, potem okazało się, że Platforma miała 20% mniej niż w tych sondażach. Zawsze jest tak, że niestety sondaże są elementem pewnej gry politycznej. Zawsze Platforma jest tam przeszacowana w tych sondażach, a Prawo i Sprawiedliwość niedoszacowane. Potem te wyniki wyborcze są kompletnie inne niż sondaże. To świadczy bardzo źle z jednej strony o sondażowniach, które zdaje się, że po prostu łatwo kupić, a z drugiej strony chyba źle świadczy o prawie wyborczym. Być może warto powrócić do pomysłu, aby pół roku przed wyborami zakazać kupowania sondaży. Wtedy nie będzie terroryzowania opinii publicznej takimi sondażami, które naprawdę są warte tyle, żeby nimi w piecu podpalić, bo nie mają żadnej wartości merytorycznej. Później wyniki wyborów są tak kompletnie inne i w Polsce właśnie pracownik badań opinii publicznej kompromitują się może najbardziej, gdy chodzi o proces wyborczy. Dziękuję bardzo.